Spacerujemy sobie po Szczawnicy z widokiem na Palenicę. Trasa Szafranówka 2, niebieska, oświetlona. Jazdy wieczorne. Trzeba będzie skorzystać kiedyś. Palenicy, narty na Palenicy, odsłoniły się Tatry. Trzy Korony, Sokolica i Tatry. Pojechali, ale Beata jeszcze jedzie. Trasa niebieska. Szafranówka. I Szczawnica w dole. I zima. W dobrym stanie. Orczyk na Szafranówce. Słoneczko tak nieśmiało gdzieś tam prześwituje. Z tyłu za nami Trzy Korony, Sokolica i Dunajec. Beskid Sądecki w chmurach, ale może się poprawi. Gdzieś tam niebieskie niebo już widoczne jest. Nartostrada Czerwona, Palenica 1, otwarta od godziny 10.30 po treningu, który praktycznie codziennie się tutaj do tej pory odbywa, do tej godziny. Są odcinki strome, ale można zjechać szerszym łukiem, bardziej łagodnie. Tam sobie jeleń chodzi. Tu musisz przyjść. Tam sobie widzisz? Widzę. Dobra, chodź do siostry. Zjazd nartostradą niebieską z Szafranówki do Szczawnicy. Drugi dzień w czasów. Jak zjeżdża z górnej stacji krzesełka. Nie wiem, czy oni siedzą w środku, czy jeszcze nikogo nie ma. A tutaj filmuję tatowi, żeby wiedział, jak to wygląda.
Tam trzeba na dół zjechać, tego teraz nie widać, i wjechać do góry, żeby zjeżdżać tą niebieską trasę. Nartostrada Palenica 1. Beata mi uciekła, muszę ją gonić. Jest otwarta teraz dla publiczności. Trening się skończył. Naprawdę ładna nartostrada. Popołudniowy spacer w parku górnym w Szczawnicy. No ale to wiesz, to ona tam chyba gdzieś na dół będzie schodzić, bo tej ścieżki nie ma na mapie, znaczy na mojej mapie. O. Wracamy. No a wysoka jest tam, nie? Wysoka jest w chmurach. No właśnie. Tam w wierzchołę. Jest jeszcze daleko, od tych jaworek jest jeszcze daleko. No wiesz, no 2 godziny trzeba iść. Piękne okolice. Piękne okolice małych pienin. I trochę też i pienin. Palenica. Szafranówka. Jarmuta. Krótka przerwa na wino, piwo, Maciek już po frytkach. Na opalanie. A tam się pojawiły Tatry właśnie w tym momencie. Łomnica. Schodzą w dół. Jeszcze trochę tutaj jest tego mleczka, ale teraz to wyraźniejsze. Ciekawe, czy to będzie widać. Niekoniecznie potrzebne. Jeszcze w tym roku Beskidu Sądeckiego widać nie było. Jest przechyba Radziejowa. Cały ten grzbiet jak na dłoni. Jest ten Beleśnik. No i nasza niebieska nartostrada. Teraz już się przenosimy na czerwoną. Cześć, synu. Cześć. No ale ci tu wygodnie. Masz całe jacuzzi do siebie. Nie słyszę. Wiesz, że masz całe jacuzzi do siebie. No, przynajmniej tym można zakręcać i odkręcać. I to po nie tak wodę tak szybko, że mogłoby być masażem do plecu. No jest. Dobra, idę zobaczyć, co tam tata porabia. A tak jest to te wono, ile mi czasu zostało? Mojego, za tobą. Jeszcze tu nagramy Witka, nie wiem, czy tu coś będzie widać, oczywiście. Gdzie cię widać? A nie wiem. Ale robisz to, włącz inne światło. Dobra, to już tam nie będę przełączać. Pożegnalny spacer po Szczawnicy, już takiej wiosennej Szczawnicy.
temperatura kilka stopni, pewnie z 8. Idziemy do schroniska Orlica nad Dunajcem. No, a tu nie będą te schody w remoncie? To spróbuj, to spróbujmy. No, to jak jest dojście do kościoła, to jest i dojście do tej uliczki, co tam do tego placu Dietla prowadzi. Miał padać, a słońce świeci. Trzeba to wykorzystać. W tamtym roku te schody były dopiero w budowie. Trzeba było się tam zsuwać takim nie wiadomo czym. A teraz kultura pełna. Idzie się do dolnej stacji wyciągu na Palenice. Grajcarek już odmarznął. Nie ma lodu na Grajcarku. Teraz widać krzyż na Bryjarce. No, te południowe stoki już takie blado z tym śniegiem. Wyciąg na Palenice. Doszliśmy nad Dunajec. Tu się kończy spływ i przełom Dunajca. Przystań Szawnica. Podchodzimy do schroniska Orlica. Siedem sekund od ścieżki wzdłuż Dunajca według drogowskazu. Dochodzimy do granicy polsko-słowackiej. Czerwony klasztor, 2 godziny.
jazdy. Granica państwa. Już na koniec naszego pobytu w Szawlicy. Tutaj taki przerywnik. Lody tajskie robione na miejscu. Dobrze, że nie są robione w Tajlandii, tak sobie myślimy, bo by były drogie. W transporcie by to pochłonęło fortunę. I wracamy. A jutro do domu. Jak dziadek się kąpie z Maćkiem w jacuzzi. Potem będziemy nagrywać, jak będziemy wyciągać taty. Dobra. Przyjemnej kąpieli. Jakbyś się topił, to zapłuj. Nie wiem, jak ping-ponga pokażę. Do sauny dzisiaj nie idziesz, nie? Możemy sobie tu usiąść.